Kochani, to Karolina z bloga Savory or Sweet. Jest przed 6 rano, jestem w Warszawie i właśnie zjadłam śniadanie, które Wam pokazałam. Po prostu trochę proteinowego shake'a, napój chia i takie tam bzdurki jeszcze dojadłam. Bardzo szybkie śniadanie, takie powiedzmy gotowe z paczek. I lecę do studia TVP2 nagrywać pytanie na śniadanie. Więc nie mogę Was tam zabrać ze mną niestety, ale pokażę Wam, jak będzie wyglądał mój dzień po tym. Więc lecę, bo się spóźnię i widzimy się niebawem. W ogóle trochę się rozpędziłam i już zaczęłam tutaj jakiś makijaż, eyeliner i sobie zdałam potem sprawę, że przecież nie muszę tego robić, bo ktoś za mnie to zrobi, więc zostawiam tak jak jest, ale wygląda to dziwnie. Ale mam nadzieję, że makijaż będzie spokojnie, będę wyglądała jak Cruella de Mon. Jestem już po nagrywaniu pytanie na śniadanie. Oczywiście był to program na żywo. Była to świetna zabawa dla mnie. Naprawdę, kurczę, spodobało mi się to. Po drodze zakupiłam wodę kokosową, więc zaraz ją wypiję. I po drodze podjadałam orzechy włoskie. Zjadłam prawie całą paczkę. Nie oceniajcie mnie, zasługuję na to. Jeśli chodzi o to, co jadłam na powiedzmy planie, pytanie na śniadanie, to była to sałatka z kaszy pęczak z topinamburem, z burakami, z brukwią i z chipsami jarmużu, razem z trochę oliwą i octem jabłkowym. Tak więc zjadłam bardzo dużo takiej sałatki. Nie pokazałam Wam jej, bo miałam akurat trochę inne rzeczy do roboty. Podjadałam podczas nagrywania również brzoskwinie i byłam ogólnie zaskoczona smakiem topinamburu. Był wybitnie dobry, wyszedł nam perfekcyjnie. No dobra, więc teraz tutaj się ogarniam w pokoju, żeby się wymeldować i no i nic. I lecę na pociąg, wracam do Poznania, nie zostaję w Warszawie na dłużej. No, widzimy się w następnym posiłku, najprawdopodobniej już w pociągu, chyba że skoczę jeszcze po drodze na jakąś kawę. No, więc to by było na tyle, moi mili. W ogóle ogarnijcie ten make-up. To się nie zdarza zbyt często. Ale nie jest źle, jest naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście w kamerze teraz będzie to wyglądało łagodniej niż jest, bo na żywo jest full tapeta. A, zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że podczas mojego pobytu w studiu TVP2 wypiłam kawę z mlekiem migdałowo-ryżowym. Bardzo się cieszę, że została mi zaserwowana kawa z mlekiem roślinnym, więc byłam bardzo zadowolona, potrzebowałam takiego kopa od samego rana, ponieważ w studiu byłam już od godziny 7, a teraz jest godzina 12, więc troszkę zeszło, ale naprawdę fajnie, kupa śmiechu i no naprawdę ekstra. Mam bardzo, bardzo pozytywne wrażenia i bardzo pozytywne wspomnienia z tym, więc dzień zdecydowanie należy do udanych. W ogóle wow! Dopiero teraz to do mnie dociera, że byłam w telewizji na żywo. Naprawdę jest to bardzo dziwne uczucie, ponieważ nie da się niczego wyciąć, trzeba uważać, co się mówi i tak na dobrą sprawę nie widzi się siebie. Nie, jeśli ktoś mnie nagrał, nie wiem do końca, czy ktoś mnie nagrał, czy będę mogła sobie ten program jeszcze zobaczyć, ale to, co się powiedziało, zostało powiedziane,
to, co się zrobiło, zostało zrobione i dużo się dzieje i po prostu jest, wchodzisz, wizja, wow! I się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale spodobał mi się taki harmider, taki trochę galimatias. Więc jest to zdecydowanie coś innego niż nagrywanie dla Was filmów, gdzie zawsze mogę coś wyciąć, jeśli się przejęzyczę lub jeśli coś mi nie pójdzie po mojej myśli. Tam po prostu nie ma czegoś takiego. Trzeba cały czas myśleć i jeszcze odpowiednio się ruszać, zachowywać, no i jeszcze na koniec dobrze wyglądać. Więc naprawdę multitasking level hard. Dobra, ja tu gadu, a ja muszę się wynosić z tego pokoju już i muszę lecieć na dworzec. Nie no, w sumie jeszcze będę miała trochę czasu nawet na kawkę. No ale niemniej muszę to posprzątać, bo troszeczkę już tu zdążyłam nawrócić. Dobra, więc już widzimy się następnym razem, pa! No dobra, i mam tu jeszcze kilka moich takich kulek proteinowych, które zrobiłam jak byłam w domu. Jest tutaj mąka arachidowa, białko chias, które Wam już wcześniej pokazywałam, również białko grochu i różne takie superfoodsy. Kiedyś może Wam pokażę przepis. Niemniej połowę porcji już zjadłam wczoraj w pociągu, jak tu jechałam do Warszawy, a tutaj pozostało mi jeszcze trochę kulek i to jest taka dość porządna porcja. I wrzucam je tutaj z powrotem do mojego shakera, ponieważ tego shakera dzisiaj rano używałam do śniadania. Ale teraz już go nie potrzebuję, więc przerzucam moje proteinowe kulki do shakera i zjem sobie właśnie pozostałość w pociągu, w drodze powrotnej. I w ogóle przywożę ze sobą do Poznania z Warszawy buty tenisowe. Kupiłam sobie takie butki tenisowe, one lekkie i mam nadzieję, że dobrze mi się będzie w nich grało. Tutaj po prostu był taki jeden fajny, duży sklep tenisowy, więc postanowiłam zakupić tutaj, w Warszawie. No, więc tak się prezentują. Wydaje mi się, że będą mega spoko. Jej! Dostałam na urodziny od mojego ukochanego rakietę tenisową. Z taką cudowną rakietą to muszę biegać jak strzała i być szybka i zwinna jak antylopa, więc musiałam zakupić nowe buty. No, zobaczymy jak się sprawdzą. Więc kochani, jestem już gotowa do wyjścia, ogarnęłam pokój, już się przebrałam, już nie jestem w sukience, w której występowałam, już jestem w normalnej sweterkowej koszulce. Herbata zielona z mango, którą właśnie dopijam. Bardzo fajnie, przyjemny pobyt, ale teraz już czas wracać do domu. Hej kochani, jestem już z powrotem w Poznaniu, już się z Wami wczoraj nie żegnałam, bo byłam trochę zmęczona, jakoś tak wyleciało mi to totalnie z głowy. Jak widzieliście, kolacja została mi bardzo dobra zaserwowana, była to kasza jagdana z warzywami. No, więc ogólnie bardzo fajnie, trochę też sobie pogrzeszyłam, ponieważ pojawiły się też chipsy i pojawiły się paluszki.
Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten foodbook się Wam spodobał. Choć w sumie był trochę taki wow, wymieszany i w ogóle trochę dziki. No ale niestety tak czasem właśnie wyglądają moje dni, gdy gdzieś wyjeżdżam. No. Dziękuję Wam bardzo. Nie zapomnijcie, by zasubskrybować mój kanał, by zasubskrybować również mój nowy kanał dziecibez.pl. Będą tam przepisy dla dzieci. No muszę się trochę ogarnąć ze wszystkim, z moim życiem i wtedy po prostu ruszę dość mocno właśnie z tym drugim moim blogiem. No zachęcam Was, żebyście weszli na mojego Facebooka, Instagrama, na wszystkie konta społecznościowe i dajcie łapkę w górę koniecznie, jeśli Wam się spodobał ten foodbook. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie, cokolwiek, piszcie w komentarzach. Zazwyczaj staram się odpowiadać na wszystkie i widzimy się już niebawem. Pa, pa!